Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy tartę z budyniem i truskawkami. Ugotujemy budyń. Budyń gotujemy w 1,5 szklance mleka. Dodajemy 4 łyżki cukru. Budyń 60 gram. Mleko, na gotujące się mleko. Dajemy rozmieszany budyń. A do ciasta będziemy potrzebować 10 deko masła, taką czubatą szklankę mąki o pojemności 250, jedną łyżkę cukru oraz jedną łyżkę zimnej wody. Zarabiamy ciasto i wyłożymy formę. Formę mam wysmarowaną masłem 27 cm. Teraz zrobimy ciasto, a do budynu jeszcze dołożymy 2 żółtka i ubite 2 białka oraz 30 deko pokrojonych truskawek. Zarabiamy ciasto. Masło ścieramy na tarle o dużym oczkach. Łączymy z cukrem, wodą i ciasto damy do formy, wyłożymy papierem i zapieczemy tak około 15 minut. I na zapieczone ciasto później wyłożymy przestudzony budyń i ułożymy truskawki i ponownie będziemy zapiekać 30 minut. A teraz zarabiamy ciasto. Ciasto zarabiamy szybciutko, energicznymi ruchami i możemy schłodzić 30 minut w lodówce. Ja ciasto wykładam do formy, nakuwam widelcem i zapiekam w piekarniku. Na wierzch ciasta do zapieczenia dajemy albo groch, albo fasolę i ciasto należy. Później ten groch usuwamy, a ciasto wykładamy w budyń i truskawki. I będziemy mieli tartę. Tak, ciasto już ma zarobione. I wykładamy formę. Ja ręcznie rozprowadzam po całej powierzchni. Pamiętamy o wyłożeniu brzegów, ponieważ pójdzie budyń i truskawki, to musimy mieć zachowane odpowiednie brzegi. A tutaj rozprowadzamy ciasto po całej powierzchni. I tak wyłożę formę. Ciasto na tartę już mamy schłodzone. Ponakuwałam widelcem i tutaj też sobie zrobiłam dookoła widelce. Teraz, tak jak już wspominałam, budyń rozprowadzamy w mleku. Mieszamy i na gotujące się mleko wlewamy budyń, dodajemy cukier i pozostawiamy do ostudzenia. A ciasto damy papier na wierzch, damy papier do pieczenia i na ten papier należy wyłożyć groch, fasolę, jeżeli używamy orzechy, cokolwiek, żeby zabezpieczyć przed. Tak, budyń się już gotuje, a ja pokażę, jak pójdzie do zapieczania tarta. W ten sposób wysypujemy i dajemy na
15-20 minut, w zależności od piecyka. Ja zawsze powtarzam, na złoty kolor. Ciasto będziemy zapiekać na złoty kolor. Ciasto natarte mamy odpieczone. Teraz papier z grochem usuwamy. A tutaj mam ubite białka i białka należy połączyć z przestudzonym budyniem i żółtkami. Dodajemy żółtka i dodajemy budyń do białek i należy masę dokładnie połączyć. I na wierzch ułożymy truskawki. Składniki muszą być połączone. Wykładamy na ciasto i na całą powierzchnię układamy truskawki. Należy wyrównać. Ja już jak wspominałam, mam pokrojone truskawki i układamy truskawki dookoła, całą powierzchnię. I tak przygotowana tarta wędruje do piekarnika na 30 minut w 180 stopniach. I tak oto wygląda tarta z budyniem i truskawkami. Jest lekko przestudzona, ale najlepiej ją zostawić na całą noc. Tak, ukroimy kawałeczek. Jest ona gorąca, dlatego wygląda tarta z budyniem i truskawkami. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Tarta z budyniem i truskawkami.